Słuchajcie, chcę dzisiaj do was mówić na temat ugruntowania, umocnienia, czegoś, co jest mega istotne w naszym życiu, czegoś, co tak naprawdę mi pomogło w moim życiu. Ja poznając Jezusa jako Pana i Zbawiciela, byłam totalnie rozsypanym człowiekiem. Miałam niskie poczucie własnej wartości, miałam paranoję, jak to było? Paranoję, obsesję, manię i prześladowcze. Ty miałeś prześladowcze, ja chyba nie, bo to ciebie ta mafia ścigała i siedziała prawdopodobnie na śliwkach Mirabelkach, więc to ty miałeś prześladowcze, ja miałam takie bardziej codzienne. Ja chyba miałam wszystko. Naprawdę. I ja nie mówię, żeby ze mnie brać przykład, żeby mieć taką dynamikę, możecie mieć szybszą, ale generalnie jeśli chodzi o temat wiary i o temat prawd Bożych, to jeśli to, co poznajemy, nie będziemy w naszym życiu gruntować, umacniać, wiecie o co chodzi, no to to będzie po prostu słabo, to będzie słabo gdzieś tam w tym naszym życiu. A więc tak. I teraz na pewno spotykacie się z tym, że jest teraz coś takiego w Polsce, my mówimy o tym, że to jest poruszenie. No i jest jakieś poruszenie, nie? Ale ono jest bardzo eventowe, takie, jak to powiedzieć, dobrze. Kiedy ja sobie rozmawiam z ludźmi, kiedy ludzie do mnie dzwonią, ludzie, którzy chodzą na różnego rodzaju konferencje, są na różnego rodzaju w ogóle spotkaniach i tak dalej, i oni zostali jakoś przez Boga poruszeni, tudzież coś ich dotknęło, tudzież coś tam w ogóle przeżyli, nie? Ale generalnie, kiedy dzwonią i kiedy chcą rozmawiać, to widać, jak gdyby w tych rozmowach, że totalnie nie mają pojęcia, o co w ogóle chodzi w tym Królestwie Bożym. Totalnie nie mają pojęcia, z czym w ogóle jeść to życie z Bogiem. Jak tak naprawdę chodzić z tym Bogiem, żeby to życie było stabilne, zrównoważone, żeby być szczęśliwym człowiekiem. Wiecie, o co chodzi? I kiedy się modliłam o to, to tak mówię, o co tak naprawdę chodziło też apostołom, nie? I o co w ogóle chodzi też w tej myśli apostolskiej. Ja w ogóle wierzę i głęboko jestem przekonana o tym, że apostołowie to nie byli poeci, nie? To była ciężka budowlanka. I zaraz sobie zajrzymy do Efezu trochę i poczytamy sobie. To była ciężka budowlanka, stąd oni byli budowniczymi. Oni po prostu byli budowniczymi. I wiecie, kiedy ja patrzę na swoje życie, to faktycznie tak, szczęście, zwycięstwo i progres mam w tej dziedzinie i w tych elementach, gdzie te prawdy Boże są we mnie, co? Ugruntowane. Moim takim dosyć dużym problemem na początku, kiedy oddałam życie Jezusowi, o dziwo, było to, że ja po prostu nie byłam pewna swojego zbawienia. Czemu? Ponieważ ja nie znałam definicji wiary. Pomimo to, że czytałam Biblię, to nikt mi nie wytłumaczył definicji wiary. Ja mocno chodziłam w uczuciach, w odczuciach, więc za każdym razem, kiedy ktoś modlił się w kościele i mówi tak, jeśli nie masz pewności zbawienia, a wiesz, czy masz, no to wyjdź do modlitwy. Ja w ogóle, Boże, ja naprawdę kilka razy oddawałam życie Jezusowi. Do momentu, dopóki nie ugruntowałam w ogóle w sobie wiary tego, że Jezus we mnie zamieszkał bez biletu powrotnego. A więc tak, chodzenie z Bogiem to nie szukanie jakiejś atmosfery, to nie tylko dotyk, to nie jakiś powiew, to w ogóle nie jest to. To jest dobre i tych rzeczy często doświadczamy na uwielbieniu, kiedy ktoś się o nas modli, kiedy mamy pozytywne w ogóle emocje i tak dalej. Ale w gruncie rzeczy nasze życie, nasze chodzenie w ogóle z Bogiem i to, żebyśmy doświadczali stabilności, równowagi i tak dalej, potrzeba jest, abyśmy to życie z Bogiem, czyli prawdy Boże, gruntowali. Dotyk ma to do siebie, że jest krótki. Może być zły, a może być dobry. Ktoś brudny cię dotknie, zostawi ci ślad.
jakiś miły pan cię dotknie, no zostawi jakąś tam, powiedzmy, fajną emocję, nie? Ale dotyk ma do siebie to, że jest krótki. Zazwyczaj się nie rozmyśla o jakimś dotyku, nie wiadomo jak długo. Ktoś dotknął ci ręki w tramwaju, no przecież nie rozmyślasz w ogóle o tym 3 dni, nie? O, ale mnie dotknął. No chyba, że jakiś tam Superman. Ale generalnie dotyk jest krótki. I wiecie, czasami jest tak, że używamy takich właśnie słów, że ja powiem to tak, poetyckich, dla potrzeb konferencji w ogóle i tak dalej. Nie, bo używamy tego. Poruszenie ducha, powiew, coś tam, dotyk, nie? To są dobre, to są w ogóle dobre rzeczy. One są w Bogu. Ale generalnie potrzebujemy gruntować swoje życie z Bogiem. I wiecie, to co zawsze mówimy, że apostolstwo nie jest opcją, nie? Apostolstwo nie jest opcją. Apostołowie przynosili zrównoważoną naukę. Ktoś ostatnio, jakiś po prostu taki pan, napisał pod jednym jakimś naszym postem, że my mamy niezrównoważoną naukę. Ja tak mówię, nawet ktoś od nas z zespołu podpisał, że no różne rzeczy tym Cerońskim można zarzucić. Ale nie to, że jakby, że mamy niezrównoważoną naukę. U nas jest wszystko. Pewne rzeczy można nam zarzucić. Można na przykład powiedzieć, że u nas jest troszkę jak w Koryncie. Jest troszkę u nas jak w Koryncie? Artur, nie wychodź. Nie wychodź, bo ja się będę czuła źle. Jest trochę u nas jak w Koryncie. I posłuchajcie, w ogóle was też zachęcam do tego. W przyszłym tygodniu pojawi się moje kazanie z Krakowa. Właśnie o tym głosiłam. Głosiłam trochę o Koryncie, jak było w Koryncie i głosiłam o religijnym Jezusie. To dobre w ogóle słowo. A jest trochę u nas jak w Koryncie, więc przesłuchajcie sobie tego słowa. Ale wracając do tego, co chcę powiedzieć. Gruntowanie w sobie prawd Bożych daje nam gwarant. Gwarant, że nie będziemy ludźmi dotyku. Nie będziemy uzależnieni od dotyku, od atmosfery. Wiecie, o co chodzi? Emocje nie będą nami szargały na prawo i na lewo. Apostołowie mówili inaczej. Apostoł mówi wkorzenieni, umocnieni i ugruntowani. I teraz po raz pierwszy korzystam z naszego przykładu dla potrzeb tego kazania. List do Efezjan 3:14-20. A w ogóle powiem wam taką jeszcze rzecz. Pisałam w ogóle to kazanie. Coś mi tam nie wyszło. Przekleiłam sobie kartkę na kartkę. W piątek był Konrad, gdzie jest? Tu jest Konrad. W piątek Sara przyjechała, miała z Konradem informatykę, a ja siedziałam tutaj i w ogóle mówię, popłaczę się. Wzięłam ten zeszyt ze sobą, bo coś tam chciałam sobie jeszcze dopisać. W ogóle mówię, co ja tu napisałam? Mówię, prześwietla mi ta kartka, mówię, klejem pokleiłam, mówię, co ja tym ludziom powiem? Mówię, w czwartek miałam taką wenę, piękne słowo i tak dalej. W piątek już siedzę, już nic z tego po prostu nie rozumiem. Myślałam, że pęknę ze śmiechu. A więc list do Efezjan 3:14-20. Z tego względu zginam moje kolana przed naszym Ojcem i Pana. Z tego względu zginam moje kolana przed. Ale macie tu napisane mamy. Z tego względu zginam moje kolana naszym Ojcem i Pana naszego Jezusa Chrystusa, od którego bierze swoją istotę wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi, aby udzielił wam z bogactwa swoich myśli, abyście zostali umocnieni w wewnętrznym człowieku potęgą Jego mocy przez Ducha Świętego i aby Jezus Chrystus przez wiarę stale przebywał w najgłębszych sferach waszych myśli, emocji i decyzji, abyście zakorzenieni w miłości oraz ugruntowani na apostolsko-proroczym fundamencie mogli dogłębnie zrozumieć ze wszystkimi świętymi, jaki jest zasięg, długość, głębokość i wielkość. I abyście doświadczyli miłości Jezusa Chrystusa sięgającej ponad waszą obecną wiedzę i doświadczenie. Aby wasze dusze zostały nasycone całkowicie Bożą pełnią. A temu, który według potęgi skutecznie działającej w nas, mocy może uczynić wszystko ponad miarę i daleko więcej niż prosimy w modlitwie lub pojmujemy intelektualnie. I trzy te słowa, umocnieni, ugruntowani i zakorzenieni, to jest język apostoła. To jest w ogóle inżynieryjny język. To nie jest język poety. To jest zupełnie inny język. Czemu? Dlaczego tak w ogóle? Czemu tak? Ponieważ apostoł to kto? Budowniczy.
Apostoł to budowniczy. Apostoł wie, że kiedy prawdy Boże w ludziach nie będą umocnione, zakorzenione i ugruntowane, to czy chcemy, kochani, czy nie chcemy, będziemy ludźmi powiewu, dotyku. Wiecie, te rzeczy po prostu one będą nami szarpały. A więc na pewno też tego doświadczacie. Jeśli nie gruntujemy w sobie prawd Bożych, to pomimo potężnego namaszczenia, pomimo cudownego spotkania, jeśli prawda jakaś Boża nie zostanie w nas ugruntowana, zakorzeniona i nie będziemy w niej umocnieni, po prostu po samym dotyku, czyli liźnięciu czegoś, możemy być rozsypani, rozwaleni i chodzić w totalnym zamieszaniu. I wiecie, to w ogóle dla nas, jako dla chrześcijan, dla nas w ogóle, jako dla Kościoła, nie jest to chwalebna w ogóle informacja, nie? Bo to nie jest chwalebne. Bo gdybyśmy w ogóle byli ludźmi, którzy budują na ramionach ojców, to wielu kazań we współczesnym Kościele być może już by nie było. Poszlibyśmy daleko dalej, daleko wyżej i jest taka opcja, że Pan Jezus, co? Wróciłby już po nas. Że wróciłby po nas Pan Jezus. Ale prawdą jest to, że no niestety lubimy popełniać wciąż i wciąż te same błędy. Ale wiecie, kiedy czytałam to, mówię, Boże, no mocne, kurczę. Czyli do budowy w ogóle domu, na samym początku, kiedy budujemy dom, to jest ciężka budowlanka. Ciężka po prostu budowlanka. Nie, że przez wiarę, bo jestem właśnie charyzmatykiem. Kupiłem działkę i se wymaluję fundament. Wiecie, właśnie w Koryncie byli ludzie charyzmatyczni, ale mało praktyczni. Było tam pełno kaznodziejów, szczycili się w ogóle tym, kim są, szczycili się w ogóle swoimi darami, wszystko mieli na klacie w ogóle wywieszone, ale byli mało praktyczni. I to, o co chodziło Pawłowi, to chodziło o to, żebyśmy byli właśnie umocnieni, zakorzenieni i ugruntowani. I każdy z nas ma takie elementy swojego życia, że już wie, że jest zakorzeniony, umocniony i ugruntowany. I to, wiecie jak to jest? Ty już wiesz, że nikt cię z tego nie wyrwie. Nikt ci tego nie odbierze. Jesteś na przykład kobietą i nikt cię nie musi utwierdzać, że jesteś kobietą. Jesteś mężczyzną i nikt nie musi ci już mówić, że jesteś mężczyzną. Po prostu to wiesz. Ugruntowałeś tą prawdę w sobie. Jesteś rodzicem i nikt ci nie musi tego mówić. Po prostu jesteś rodzicem. I tak samo, kochani, jest z prawdami Bożymi. Ja nie wiem, dlaczego tak jest, ale po prostu jesteśmy chyba takimi ludźmi, że my myślimy, że to nasze życie z Bogiem, ono się będzie odbywało w jakichś takich w ogóle innych okolicznościach. Że to, co dzisiaj powiedziałam, no kurczę, z główna bata nawet nie ukręci, nie? Jeśli nie mamy w sobie poukładanych w ogóle prawd Bożych, dalej będę o tym mówiła, jako o takiej studni, którą się w ogóle kopie i się obręcze w ogóle zakłada, to my nie możemy być wypełnieni treścią. Bo my nie poniesiemy tej treści. Bo tej treści się po prostu nie poniesie. W ogóle nie ma takiej w ogóle opcji, żebyśmy ponieśli tą treść. A więc tak naprawdę ta myśl apostolska to jest ta myśl. Kochani moi, musimy nasze życie z Bogiem umacniać, gruntować i się w tym zakorzeniać. Inaczej sprasuje nas proza życia. Proza życia po prostu prasuje. Nie, bo to diabeł. No diabeł, no tak. Tak. Proza życia potem naciska. Troszkę euforii poproszę. Amen. Kurczę, budujmy się. Ja też tego potrzebuję, żebyście mówili do mnie, że... I teraz zobaczcie. Dobra. Odkładam. Jasne, Jacku, mówisz i masz. A więc słowa
umocniony, ugruntowany, przełamują tymczasowość dotyku, podmuchu i atmosfery. Słowa umocniony, ugruntowany przełamują dotychczasowość, tymczasowość dotyku, podmuchu i atmosfery. I wiecie, ja to się śmieję, że apostoł Paweł nie był poetą. To ciężki inżynier, ponieważ przychodził i prostował krzywizny. Przychodził i prostował krzywizny. Czemu do Koryntu mówił takie, a nie inne rzeczy? Ponieważ pewne rzeczy się nie rozwijały tak jak potrzeba. I wiecie, jeśli my zechcemy gruntować w sobie prawdy Boże, umacniać je i zakorzeniać się w nich, będziemy mieli sukces. Wiecie, że Bóg dał nam wolną wolę? Dał nam Bóg wolną wolę. To od nas zależy, co my zrobimy z prawdami Bożymi, które Bóg nam dał. To od nas to zależy. Mnie to pionuje i dla mnie to jest bardzo duża odpowiedzialność. Religia chciałaby odebrać tę wolną wolę i zrobić z ludzi niewolników. To od nas zależy, co zrobimy ze słowami Boga. To od ciebie zależy, czy dzisiaj i w ogóle przez większość swojego życia tutaj na ziemi, czy będziesz poważnie podchodził do tego, co słyszysz. I we współczesnym chrześcijaństwie, czyli w tym, co oglądamy, nie wyjmując nas też w ogóle z tego, właśnie ludzie traktują chodzenie z Bogiem eventowo. Pojadę tam, coś mi dadzą, pójdę tam, coś mi zrobią. Tu jest fajne uwielbienie. Wiecie, ostatnio ktoś do mnie mówi, ja to tak was tylko słucham, bo wy macie fajne uwielbienie. Ja mówię, wiesz co, ja przez internet to bym nie chciała nas słuchać. Nie. Chcesz przyjechać i dotknąć w prawdziwej w ogóle atmosfery i ugruntować się, to w ogóle przyjedź do nas na spotkanie. A najlepiej przyjmij w ogóle całokształt w ogóle nas. Ludzie są uzależnieni od tych rzeczy. Uzależnieni. Ja w ogóle widzę, jak... Kochani, bo to ludzie mówią, że kochają apostolstwo. Pokochać apostolstwo to pokochać prawdę. Pokochać apostolstwo to pokochać prawdę, ale nie prawdę relatywną. Nie taką, jaka mi tam pasuje. Tylko pokochać prawdę taką, jaką ona jest. I to nam daje gwarant, że będziemy w naszym życiu mieli sukces. Apostołowie, ich myśl, to nie była tylko myśl, dotyk, podmuch, atmosfera, lepsze w ogóle samopoczucie. Te rzeczy też, ale ich myślą było to, aby brać prawdy Boże i co z nimi robić? Pogłębiać je w swoim życiu. Pogłębiać je w swoim życiu. Umacniać się w nich, gruntować je w sobie. I co to znaczy, że coś jest w nas umocowane? Czy ktoś z was ma implanta? Asia. Super. Implant to jest taki ząbek, który jak jest wkręcony dobrze, tak? To można normalnie gryźć, jak swoim takim zębem, który jest. To jest coś, co siedzi sztywno. To jest implant. I tak jest z każdą prawdą, która jest w nas wkręcona. Ta prawda musi być wkręcona, umocniona i ugruntowana. Że jak będziesz gryzł życie, to będziesz je gryzł dobrze. Ono cię nie sprasuje i ono cię nie przywali. Ono się będzie tobie poddawało. Ono się będzie tobie poddawało.
Czy to jest łatwe dla człowieka, który jest na tak? Tak. Dla człowieka, który jest na nie? Nie. I teraz zobaczcie, co też mówi Słowo Boże. Wasze tak niech będzie tak, a wasze nie niech będzie nie. Kiedy odrodziłeś się z Bożego Ducha, to masz być człowiekiem na tak. Na tak. Masz być człowiekiem na tak. Bo to, co mówimy, jestem nawrócony, dokąd mam się odwrócić? Nie ma odwrotu. Nie ma. Dla ludzi świadomych, dla ludzi kochających prawdę, dla ludzi, dla których apostolstwo nie jest opcją, nie ma odwrotu, bo i dokąd? A więc kiedy bierzesz jakąś prawdę adekwatną do jakiejś dziedziny twojego życia, czytasz ją, wkręcasz ją, umacniasz ją, utwierdzasz, to nie ma takiej opcji, że ona nie będzie się działa sztywno. Śmieliśmy się ostatnio. Sara do mnie mówi tak, mamo, a ty wolisz mężczyznę za włosami czy bez? Czy to się odbywało przy tobie, biskupie? Nie przy tobie, ale potem pociągnęliśmy jeszcze i Artur mówi, bo ty powiedziałeś, że jesteś łysy, bo co, przeczytałeś w czym? A Artur mówi, że w Słowie przeczytał coś takiego. Kto łysy, niech będzie łysy. A ja w ogóle mówię, Boże, jaki posłuszny człowiek. Zobaczcie, nigdy nie był, nie wiem, jakoś, że wstaje rano, gila, trzy, jestem łysy. Widziałaś Toma Hardego? No, nie chciałbym być jak Tom Hardy. No ale nie jesteś, bo jesteś łysy. Zaakceptował. Nie zmiotła go w ogóle rzeczywistość, że miał więcej genów, żeby wyłysieć i w ogóle wyłysiał. Popatrzcie w ogóle, bo to jest naprawdę mega w ogóle proste. W tych prawdach Bożych my się musimy gruntować, umacniać je. Wiecie, ja w ogóle osobiście wierzę, że oni tak głosili, apostołowie. Oni głosili prosto, oni głosili fundamentalnie, oni głosili topornie. Oni nie używali słów, że była atmosfera. My to cholera dzisiaj robimy, ponieważ potrzebujemy siebie podnieść wielokrotnie emocje. Ale oni głosili prosto. Prosto, prosto, prosto. O co tutaj w ogóle chodzi? Macie być umocnieni, ugruntowani. Prawdy Boże mają w was być ugruntowane i umocnione. Tam nie ma, że na boku jeszcze coś sobie wykręcimy. Nie ma na boku. Nie ma na boku, bo Paweł przyjechał i odjechał. Nie ma na boku. Nie ma Pawła. Kto poważnie podchodzi do swojego życia z Bogiem, będzie miał sukces. Wiecie, jakie dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy tak zwane chodzenie z Bogiem bezkosztowe. Bezkosztowe. Zero kosztów. A, zero kosztów. No to jest zero kosztów, no to i potem taki efekt, nie? Nie masz zębów na przykład. Więc Pawłowi chodziło o to, aby ludzie byli utwierdzeni. Nie tylko doświadczając podmuchu. Nie tylko. Bo to jest jakaś chwila. To jest coś, co to my tego doświadczamy w chodzeniu z Bogiem, nie? Ale gruntujemy się w zupełnie innych rzeczach. Paweł używa bardzo poważnej terminologii. Wkręć w siebie rzeczy tak, aby były utwierdzone. Musisz się zafiksować. Musisz wziąć jakąś prawdę i się zafiksować. Wiecie, kiedy ja na przykład rozmawiam, ostatnio tam ktoś do mnie dzwoni, o coś mnie tam w ogóle pyta, ja mówię, a przeczytałeś w ogóle jakąś książkę w tym temacie? Akurat tutaj chodziło o temat małżeństwa. Ja mówię, przeczytałeś jakąś książkę w ogóle, jak być dobrym mężem? No nie. A dlaczego? Dlaczego w ogóle, czemu tak się dzisiaj podchodzi? Tak właśnie, tak luźno, tak właśnie, tak bezkosztowo, nie? A co my tam, nie przeczytam, Duch Święty jest we mnie. No i... Ale ty mu lotniska żadnego nie stworzyłeś. Rozumiesz? Zdobywaj wiedzę. Czemu nie zdobywasz? Czemu nie czytasz książek? Czemu tego nie robisz? Dlaczego?
No bo ja pójdę do kościoła i na uwielbieniu się wszystko ułoży. Na uwielbieniu wyregulują się najprawdopodobniej twoje emocje. Umocnieni, zakorzenieni, ugruntowani. Werset 18. Abyście zakorzenieni w miłości oraz ugruntowani na apostolsko-proroczym fundamencie mogli dogłębnie zrozumieć ze wszystkimi świętymi, jaki jest zasięg, długość, głębokość i wielkość. I wiecie, ten 18 werset mówi nam o tym, abyśmy zbudowali koryto. My musimy zbudować w swoim prywatnym życiu koryto, betonowe koryto, które będzie miejscem przepływu w ogóle dla Ducha Świętego. Koryto. Musi być to koryto zbudowane, inaczej prawdy Boże, one się nie mają na czym osadzić. Bez gruntowania tego, bez umacniania nie ma takiej opcji w ogóle, że rzeczy będą w nas się osadzały. Może być tak, że co niedzielę będziesz wychodził stąd w tym samym stanie. Nic po prostu się nie będzie zmieniało. I apostolstwo dzisiaj mówi do ciebie właśnie tym głosem tej topornej prawdy. Ugruntuj w sobie nareszcie prawdy Boże. Zrób koryto, wybetonuj w sobie koryto dla rzeki. Bo to wiecie, my jesteśmy dzisiaj poetami. O, woda rzeki żywej, niech tam przeze mnie przepływa. Jeśli we mnie uwierzycie, jak powiada Pismo, wody rzeki żywej przeze mnie przepływają. No ale w ogóle, no ale co przez ciebie przepływa? No weź tak w ogóle, stań w ogóle tak sam przed sobą i w ogóle spójrz na to życie. No przepływa, czy po prostu, czy nie przepływa? Czy właśnie zostałeś liźnięty? Zostałeś po prostu dmuchnięty? Coś tam cię w ogóle poruszyło, coś cię smyrnęło, nie? Ale to życie jest rozsypane. Rozsypane jest to życie. Ja to w ogóle jestem trochę wściekła, wiecie, na te właśnie eventy. Naprawdę, w ogóle jest to coś takiego, co mnie... Dlatego moją modlitwą jest to, abyśmy byli coraz bardziej ugruntowanym i umocnionym tworem. Wiecie dlaczego? Bo będziemy mieli coraz większy wpływ. Będziemy coraz bardziej w stanie w ogóle przemawiać w ogóle do tego otępiałego, że tak powiem, narodu. Ludzie, to w ogóle nie o to chodzi. To w ogóle nie o to chodzi. Wyobraźcie sobie, że jest konferencja, na której jest w ogóle, ja nie wiem, 1000 osób i ci ludzie wchodzą, słysząc apostolski w ogóle nakaz, wchodzą w ogóle wszyscy w służbę. Wiecie, że w ogóle gdyby takie ilości ludzi w ogóle wyległy na ulicę, no to Pan Jezus wraca na pewno szybko. Tylko pytanie właśnie, komu zależy, żeby tak ludzi przygotować? Nam zależy. Nam zależy. Mi zależy, żebyśmy byli ludźmi, którzy bardzo poważnie podchodzą do swojego życia z Bogiem. Ugruntowani, umocnieni. Ci, którzy mają koryto w swoim życiu zbudowane, żeby Duch Święty mógł się świetnie poruszać. Rzeczywistość, w której się poruszamy, to, co się w ogóle widzi, pokazuje nam, że ludzie fascynacji, właśnie ludzie dotyku, ludzie, którzy są najarani na jakąś atmosferę, oni, ten czas fascynacji mija i ci ludzie znikają. Nie ma ich. Po prostu ich nie ma. Albo ich nie ma, a jak są, to totalnie są wycięci w ogóle i nie wiedzą, o co chodzi w Królestwie Bożym. Jezus jest dla nich abstrakcją, a Kościół jest tak zwaną rozrywką. Kiedyś pewien człowiek powiedział, ja nie rozumiem w ogóle zboczeńców religijnych, ale są tacy. No są zboczeńcy religijni. Ja to naprawdę mówię w pełni tego świadoma. To jest zboczenie religijne. Aby nie gruntować w sobie prawd Bożych, chodzić z Bogiem na pół gwizdka i przychodzić do kościoła i fiś, a po co? To lepiej pogrzesz. I miej naprawdę super podmuch. Miej naprawdę super podmuch i miej naprawdę dobrą atmosferę. Jeżeli nie poświęcisz czasu po okresie jakiejś fascynacji,
na to, aby umocnić, zakorzenić i ugruntować w sobie prawdy Boże, zmiecie Cię właśnie proza życia. I zazwyczaj jest tak, że kiedy przyjmujemy jakieś słowo, dotykamy jakiejś w ogóle prawdy, jesteśmy tą prawdą zafascynowani. Ona jest fajna i tak dalej. Fajna jest wtedy, kiedy jest w Kościele atmosfera, w atmosferze ludzi wiary, w atmosferze ładnej piosenki, w atmosferze, kiedy się uśmiechają do nas ludzie, ale słowo w ogóle przyjąłem, biorę to słowo, nie? Ale od poniedziałku trzeba naprawdę zdecydować, pomimo niesprzyjających okoliczności, że dalej to słowo jest aktualne. Ono nie przeminęło tylko z niedzielą i z chwilą, kiedy wyszedłem z kościoła. To słowo jest dalej dla mnie aktualne, ponieważ ja nie chcę być człowiekiem podmuchu, jak ta piosenka. Dmuchawce, latawce, wiatr, do ciebie po niebie szła. Arturze, jaką masz skarpetę? La, 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 la. I łydka. W poniedziałek to słowo jest dalej aktualne. W poniedziałek go dalej czytam. W poniedziałek dalej się z tym słowem spotykam. W poniedziałek dalej decyduję, dalej wkręcam. Mam ten implant. Jest dziura, tak? Mam ten implant i co robię? Wkręcam, wkręcam, wkręcam. We wtorek słabiutko jeszcze, nie? Wkręcam, wkręcam, umacniam. Przyjdę w środę na modlitwę. Wkręcam, wkręcam. Tak? W czwartek dalej wkręcam, nie odpuszczam, nie odpuszczam, dalej wkręcam, wkręcam. Już jest prawie sztywniutko. Tak się chodzi z Bogiem. To jest, posłuchajcie, to jest apostolstwo. To jest apostolstwo. My nie propagujemy eventowego chrześcijaństwa. Absolutnie. Ja dotknęłam z Arturem w naszym życiu, między innymi w naszym okresie takim, kiedy wzrastaliśmy, apostoła. To nie był poeta. To nie był poeta. Kiedyś ktoś się spóźnił na uwielbienie. Rozwalił atmosferę. Wiecie, co zrobił? Powiedział do tego człowieka, a teraz wejdź i zbuduj to, co zepsułeś. I zbuduj to, co zepsułeś. I o dziwo tego tonu, tam przyjeżdżały masy ludzi. Masy ludzi. Masy ludzi przyjeżdżały i życie ich się zmieniało. Zapraszam. Nie ma, że siema, przyszedłem, dzień dobry tutaj. Zepsułeś atmosferę. Zepsułeś atmosferę. Proszę bardzo, mikrofon i zbuduj na nowo. To jest apostolstwo. To nie jest, wiecie, poetyckie w ogóle życie, nie? To ciężka budowlanka. Żeby w chodzeniu z Bogiem móc owocować i brać coraz większe odpowiedzialności, to koryto musi być wybetonowane. To koryto musi być wybetonowane. Musisz zdecydować się, że w ogóle masz betoniarę, masz towar, betonujesz, budujesz w ogóle się, umacniasz się w prawdach Bożych. Jeśli zrozumiemy umocnienie, zakorzenienie i ugruntowanie, to zrobimy lotnisko dla Ducha Świętego. Wiecie, zazwyczaj jest tak, że kiedy atmosfera jest przełamana, a propos atmosfery, dotyku, takiego powiewu, kiedy mamy uwielbienie i kiedy atmosfera jest w ogóle przełamana, kiedy powiedzmy jakiś czas pracujemy, modlimy się, przełamujemy, bierzemy autorytet nad tam różnymi rzeczami i tak dalej, gromimy diabła, jest zrobione coś, powiedzmy tam po półtorej godziny i tak dalej, mamy jakąś tam powiedzmy atmosferę w ogóle, wiesz, i tak dalej, nie? Łatwo w tej atmosferze jest przyjść i w ogóle powiedzieć, Jezus jest number one, nie? Łatwo. Łatwo jest wtedy właśnie składać potężne deklaracje. Wtedy jest łatwo.
ale kiedy będziesz ugruntowany, zakorzeniony w prawdach Bożych, gwarantuję Ci, że nie będziesz potrzebował tej atmosfery. Ona jest nam dana jako dodatek. Jako dodatek. Jako dodatek. Jak obraz na ścianie. Jak wisiorek. Ale to nie jest podstawa chodzenia z Bogiem. To absolutnie nie jest podstawa chodzenia z Bogiem. W ogóle. To jest dodatek. Kolczyk, wisiorek, jakiś pierścionek. Kiedy będziesz miał zbudowane koryto w sobie i będziesz ugruntowany, to taka deklaracja będzie dla ciebie na co dzień. Jezus number one. I taki mały przykład. Czy ktoś z was kopał kiedyś studnię? Wow! Kopałeś? Ja tylko kiedyś widziałam, jak mój dziadek kopał studnię, bo dzisiaj to są te bloki takie betonowe, które się chyba wpuszcza do ziemi, nie? Ale kiedyś, tam powiedzmy te 30 lat temu, nie było takich rzeczy. Mój dziadek, jak kopał studnię, to kopał ją ręcznie i on, nie wiem, jak to się w ogóle tak, wiecie, fachowo nazywa, takie obręcze wkładali, nie te betonowe, tylko takie inne obręcze się, one też były betonowe, ale takie obręcze były wkładane i kiedy się modliłam o to, to zobaczyłam coś takiego, że to jest tak jak właśnie w naszym życiu z Bogiem. Kopiesz. Coś sobie wykopałeś i musisz tam wsadzić taką obręcz. Bo normalnie to się ziemia, bo się ziemia zasypuje. Czyli to życie w ogóle, ono prasuje, bo ono nas chce sprasować, nie? Ale kiedy będzie ta dziura wykopana i ta obręcz będzie w ogóle wsadzona, nie? To co potem się dzieje? Do tej dziury można nalać wody. I to nam potem służy jako co? Jako studnia. I my takimi studniami mamy być. To jest, słuchajcie, nasz właśnie cel. Mamy być takimi studniami, żeby co? Z nas brano. Żeby z nas brano, a nie ciągle nas odkopywano. Zaraz przejdę chyba do kabaretu. Z nas, żeby brano, a nie żeby nas odkopywano. Studnia mi się zawaliła. Dlaczego? Bo ja tylko wykopałem i uciekłem. Dlaczego? Nie wiem. Nie nazywajcie mnie bombikiem. Nie nazywajcie mnie bombikiem. I ja naprawdę chcę sobie poradzić w życiu. Tak to w ogóle, wiecie, tak to wygląda. Nie nazywajcie mi bombikiem, pomódlcie się o mnie ostatni raz. Już obiecuję, że będę budował efektywnie. Kupię teraz szpadel, grabię i na Allegro zamówię obręcze. Zabetonuję. Tak, wiecie, tak wygląda dzisiaj Kościół. Tak wygląda chrześcijaństwo. To nie jest ku potępieniu, to jest ku temu, żeby przyjąć odpowiednią w ogóle postawę w ogóle w swoim życiu. Wiecie, my nie różnimy się też od innych ludzi, ponieważ jesteśmy ludźmi. My wszyscy jesteśmy ludźmi. Prawda jest taka, że czy my, czy inni ludzie, którzy w innych kościołach, którzy gruntują się, którzy się umacniają i którzy zakorzeniają w sobie prawdy Boże, oni mają sukces. Sukces mają katolicy, sukces mają protestanci, sukces mają zielonoświątkowcy, po prostu mają ten sukces. Rozumiecie? Bo oni postawili w swoim życiu na nierelatywne podejście do prawdy. Można by było powiedzieć, no to nie możecie tam jakiegoś porządku zrobić, ale jaki? Jaki? To jest właśnie religia. Religia obcięła Ewangelii pazury. Religia Bogu obcięła pazury.
a Bóg dał wolną wolę. Kurczę, jak ja to w ogóle, tą wolną wolę, jak ja sobie w ogóle tak rozważam, to mówię, wow, dał wolną wolę. W tym kazaniu o Koryncie mówiłam, że to ten Jezus w tej Kanie Galilejskiej uczynił. Cud! Wino przemienił dla pijanych już ludzi. Bo dał wolną wolę, ile kto wypije. Ludzie nie chcą tego słuchać. Nie chcą. Chcą tego powiewu, tego dotyku takiego. A chrześcijaństwo, kurczę, jest tak prawdziwe, tak dalekie wielokrotnie od tego, co się dzisiaj w ogóle prezentuje, głosi, co się w ogóle przeżywa. Dopiero wtedy, kiedy będziemy w sobie gruntowali prawdy Boże, umacniali je, zakorzeniali je w sobie, będziemy prawdziwie, prawdziwie szczęśliwymi ludźmi. Inaczej będziemy uzależnieni od dotyku, od powiewu, czyli od tego, o, mam emocje, dzisiaj nie idę, nie robię dzisiaj nic. Musisz wybetonować koryto. Wiecie, nasza Sara jakoś tam w pewnym momencie okazało się, że dosyć fajnie śpiewa. Że dosyć fajnie śpiewa. W zeszłym roku pojechała na takie pierwsze kolonie, troszkę związane z muzyką, coś tam sobie wystąpiła i tak dalej. I za namową Przemka, taką propozycją, zapisaliśmy ją na... do takiej dziewczyny, która jest, dobrze to powiem, Przemku, spójrz mi głęboko w oczy, foniatrą, tak? Foniatrą Agata jest? Jasne, ale generalnie nie uczy śpiewać, tylko uczy Sarę, co ona w sobie ma. Uczy ją tego głosu. Uczy ją emisji głosu. Ona uczy ją tego, że czy jest wilgotno, czy jest atmosfera, czy nie, to ty możesz z siebie wydobyć odpowiedni głos. Wiecie, ona tam w ogóle nie jeździ, żeby się uczyć śpiewać. Różne rzeczy robią. Taki apostoł głosu. Apostoł głosu. Bierze dosyć dobre pieniądze. Kiedy ja na nią czekam, to nie ma, że ja tam jestem w jakiejś atmosferze, bo ona gra, a Sara tam, wiecie, a Sara śpiewa. Nie. One sobie... na przykład mówią coś, Sara do niej mówi. Tak, nie, tak, nie, tak, nie. Wiecie, taka... nie jest to fajne, w sensie jakieś atrakcyjne. Apostoł emisji głosu. I ona ją nauczy, jakim Sara jest instrumentem. Jakim jest instrumentem. I takie jest właśnie apostolstwo. Kiedy kopie się studnie, to trzeba betonować boki, aby ściany się nie zasypywały. Więc teraz zobaczcie, kiedy kiedy nie kopiesz, ja już tam nie mówię o betonowaniu, ale w ogóle nawet kiedy nie kopiesz, a jak już kopiesz, kiedy nie betonujesz, nie dziwmy się, kochani, też, że bierzemy się za służbę i coś tam się sypie. W ogóle nie bądźmy tym zdziwieni. Nie trzeba zacząć zadawać sobie pytania, z której strony mnie uderzył diabeł, bo diabeł w ogóle to... nie, no uderzył, taki jego zawód przyszedł. Ale zupełnie inne pytanie trzeba sobie zadać. Dlaczego ja do tej pory nie mam wybetonowanego koryta? To pytanie trzeba sobie zadać. Czemu mnie znowu uderzył? Czemu podciął mi nogi? Dlaczego tak jest? Czemu to znowu przyszło? Czemu ta opresja? A dlaczego nie? A dlaczego nie? A ty uważałeś, że co? Dlaczego? Zupełnie inne pytanie w tym momencie zadajemy. Sobie trzeba to pytanie zadać. Sobie. Nie wtedy, kiedy jest dużo ludzi. Bo często to jest psychologia tłumu, wpływa na to, że... Nie. Sam zadaję sobie takie pytanie. Dlaczego na litość boską... Artur, ja bym bardzo chciała, żebyś ty nie przeszkadzał, ok? Mateusz chce słuchać słowa, daj mu słuchać słowa. Dlaczego ja do tej pory nie mam wybetonowanego koryta? To jest to pytanie, to jest apostolskie pytanie dzisiaj do ciebie, do mnie, do nas wszystkich. Czemu pewne dziedziny życia dalej kuleją? Czemu tak jest? Odpowiedź jest jedna.
nie na diabła. W apostolstwie nie zwalamy ciągle winy na diabła. Nie robimy tego. W apostolstwie jesteśmy mega odpowiedzialnymi ludźmi i ludźmi, którzy dotykają bardzo głębokiej świadomości. Mam tak, ponieważ luźno podchodzę do tematu wkorzeniania w siebie prawd Bożych. Luźno do tego podchodzę. I wiecie, ja zazwyczaj, kiedy dotykam jakiegoś tematu w ogóle w moim życiu, takiego, gdzie nie jestem zakorzeniona w prawdzie Bożej, to w ogóle na mnie Bóg nie krzyczy. Bóg nie ma takiego tonu do mnie. Bóg nas nie okrzykuje. To jest cichy głos. Dziecko. Czemu w ogóle nie masz tej obręczy jeszcze tam założonej? Gdybyś miał tą obręcz założoną, diabeł by cię tam nie dotknął. Nie dotknąłby cię tam diabeł. A że nie masz założonej tej obręczy. Boże, ale dlaczego nie założyłem tej obręczy? I jeszcze raz. Bo nie chciałeś. Bo nie chciałeś. Bo nie chciałeś. Bo gdybyś chciał, gdybyś był zafiksowany naprawdę na zmianie, to byś tą obręcz założył. Założyłbyś tą obręcz. Życie napiera. Dlatego potrzebujemy mieć założone duchowe obręcze. Życie napiera. Dlatego kiedy kopiemy, żeby nas tak zwana ziemia nie prasowała, musimy być wybetonowani od środka. Ja nie mówię zimni. Ja nie mówię nieprzyjemni, ja nie mówię oschli, ja nie mówię, wiecie, tacy, z którymi się nie chce być. Nie o tym mówię. Ja mówię o takiej bardzo podstawowej podstawie. Żeby można nas było wypełnić treścią, to musi być ta podstawa w ogóle. To musi być w ogóle ta studnia, to musi być to koryto. To musi być to koryto. Jeżeli będziemy się opierali tylko właśnie na tym powiewie, na tym dotyku, no to tak to właśnie potem wygląda, że ta proza życia, ona nas po prostu prasuje. Kiedy podejmiesz taką decyzję, że czy cię strzyka, czy cię nie strzyka, to jesteś człowiekiem na tak. Wiecie, to jest też takie pozytywne w ogóle podejście każdego dnia, pomimo okoliczności, pomimo tego niesprzyjającego w ogóle czasu, nie siedzieć, nie biadolić, tylko właśnie wstać, cieszyć się, wziąć, kurczę, tą Biblię, w ogóle czytać i mówić do siebie w ogóle, ja mogę się ugruntować. Nie, bo teraz jest taki czas, że ja się nie mogę ugruntować. Nie, no właśnie jest taki czas, że się możesz ugruntować. Jest dobry czas, aby się ugruntować w prawdach Bożych. Wierzysz w to, że jest dobry czas, żebyś się ugruntował w prawdach Bożych? Nie ma znaczenia, w jakim wieku w ogóle zaskoczysz. To jest dobry czas. Za stary jestem. Nie, jest dobry czas. Jest dobry czas, aby się ugruntować w prawdach Bożych. I wiecie, to co widzimy zarówno też i między nami, nie daje nam takiej fajnej informacji, że my poważnie podchodzimy w ogóle do myśli apostolskiej. Raczej daje nam tą jednak informację, że no jednak, kurczę, ten powiew, dotyk, no to nas tam gdzieś, tu nas podniesie, tu nas zrzuci, nie? Trochę po środku, już w następnym robię. Ale ja w ogóle wierzę w to. Jedna podjęta decyzja. Jedna. Jedna podjęta decyzja. Jej nie trzeba wykrzyczeć. Jej nie trzeba opisać na internecie. Nie, bo zazwyczaj to się dzieje w ukryciu. To jest ten smutek taki wewnętrzny, ta łza, te kurcze dotknięcie takiej śmierci, ale ku upamiętaniu, nie? To właśnie nie jest ku śmierci, że nie ginę, nie? Ale zapłakałem sam nad sobą. Zapłakałem sam nad swoim stanem.
właśnie przeszyła mnie myśl apostolska. Jestem człowiekiem, jestem takim dmuchawcem, nie? Tu mnie dmuchną, tam mnie dmuchną, tam polecę, tu się rozwalę. Tu jestem na szybie, wodę polale, już mnie nie ma. Tu wpadłem w ogóle. Takie, kim ja w ogóle jestem? Co w ogóle? Co ja tu robię? O co mi w ogóle chodzi? Gdzie ja idę? Ale te wejrzenie w siebie, złapanie tej treści, tej myśli apostolskiej, złapanie tego słowa Pawła i tego, co my po nim powtarzamy, nie? Macie być ugruntowani w Chrystusie Jezusie. Jak Go poznaliście, tak w Nim chodźcie. Jak poznałeś Jezusa przez wiarę, tak w Nim chodź. Wkorzeniaj w siebie te prawdy. Nie, tam liznęły mnie, nie? Przeleciały, spodnie miałem skórzane, ło, poszło. Nie, nasiąknąć tym trzeba. I jak to odczucie będziesz takie miał właśnie, jest mi źle, to jest dobry początek. To jest dobry początek. To jest dobry początek. Masz grunt. Masz dobry grunt. Uwierz w to, że jesteś dobrą ziemią. Masz dobrego Boga. Masz super narzędzia. Jest dobry czas. To jest nasz czas. To jest dobry czas, aby przemawiać do obumarłych kości, aby się one powlekały ścięgnami. To jest dobry czas, aby brać słowo od Boga, aby kopać, aby betonować, aby każdą dziurę, którą się wykopie, aby w ogóle ją okalać w ogóle tą obręczą i składać potem świadectwo chodzenia z Bogiem. Miałam tak, a mam teraz tak. Wiecie, nas strasznie ludzie wyzywają na internecie. Ja, jak się narodziłam na nowo, tak jak wam powiedziałam na początku i znacie mnie, znacie moje świadectwo, wiecie, jak funkcjonowałam. Miałam bardzo niskie poczucie własnej wartości, byłam bardzo wrażliwa na punkcie własnej osoby. Byłam przewrażliwiona. Ja byłam przewrażliwiona. Jak ktoś podniósł w ogóle głos, to ja w ogóle mówię, wow, szok. Na mnie krzyczano, na mnie krzyczał tata, potem na mnie krzyczał Artur. Więc ja byłam przewrażliwiona. Mnie strasznie wyzywają teraz ludzie. Ostatnio ktoś do mnie pod moim jakimś tam zdjęciem ktoś napisał Belzebub w ludzkim ciele. Ja wie, Jezu. Sara to zobaczyła, mówi, mamo, w ogóle mówi, widziałaś to? Ja wiem, jak się z tym czujesz? Okej. Belzebub w ludzkim ciele. Dlaczego? Jestem jedyna w swoim rodzaju. Jestem wartościowa, bo jestem człowiekiem. Bo jestem człowiekiem, nie prorokiem. Bo jestem człowiekiem, za którego umarł Jezus Chrystus. Jezus nie umarł za proroka. Jezus umarł za Agatę Cerońską, która winna wisieć, która winna nie żyć. Ale nikogo nie zabiłaś. Gorsza byłam. Ja byłam gorsza. Ja miałam tak zwany niewidoczny wewnętrzny brud. Ci sprawiedliwi, ci dobrzy są wielokrotnie gorsi od tych, co czynią coś, wiecie, bo oni przynajmniej są jawni. On jest jawny. A cichy to jest zawsze cichy, nie? Cichy konfident. Zbuduj koryto i wybetonuj koryto dla objawienia, dla przyjęcia słowa i dla siebie samego, i dla naszego wspólnego pożytku. I dla siebie samego, i dla naszego wspólnego pożytku. List do Kolosan 2:4-8.
A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami, bo chociaż ciałem jestem, mam nadzieję, że rozumiecie, że to ten sam jak gdyby apostoł Paweł. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest w was ład, wiara i wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Rozumiecie? Kolejny list i kolejne słowo. Apostoł Paweł dziękuje Bogu, że wiara w Chrystusa jest utwierdzona. Znowu jest to samo słowo. Utwierdzona. Ciężki kaliber. Utwierdzić w sobie. To nie ma nic wspólnego z emocjami. W ogóle. Emocjami zarządzamy. Gwarantuję wam, że jeśli będziecie utwierdzali w sobie prawdy Boże, wiele problemów odejdzie. Wiele problemów jest dlatego, że na przykład po prostu emocje latają. One po prostu latają. Niewłaściwa usiądzie, bo nad niewłaściwą zaczynamy co? Rozmyślać. Niewłaściwa usiądzie na głowie i koniec. Myśl, tak? I czyn. Myśl i czyn i dym. Myśl, czyn, dym. Czemu tak jest? Nie nazywajcie mnie bombikiem. Myśl, czyn i dym. Ale kiedy prawda będzie w tobie ugruntowana, że nie jesteś emocją, po prostu usiądziesz sobie, weźmiesz nogę na nogę, poczytasz sobie Biblię, będziesz mówił, kim jesteś w Chrystusie Jezusie. Będziesz ustanawiał prawdy Boże. Będziesz mówił, że jesteś cierpliwy. Że uwolnisz słowo w odpowiednim czasie. Wtedy nie będzie głupiego dymu, tak? Nie będzie głupiego czynu i nie będzie też dymu. To jest chodzenie z Bogiem. I wielu ludzi nie chce tego robić. Wielu ludzi nie chce tego robić, bo się nie chce brudzić. Nie chce mi się poświęcić czasu. Jeśli nie chce ci się poświęcić czasu, to nie wiem, o co chodzi w twoim życiu z Bogiem, o co chodzi w twoim chrześcijaństwie, nie? Dziwi mnie to. A więc w rzekomo słusznych wywodach zawsze jest część prawdy. W tym podmuchu, powiewie, dotyku jest część prawdy. To jest dla nas w tym chodzeniu z Bogiem, tak? Jest. Ten dotyk, podmuch, jest. Jest miło, jest fajnie. Ale kiedy trzeba wykonać ciężką budowlankę, to trzeba wykonać ciężką budowlankę. Moi rodzice nie byli zgodnymi rodzicami. Miałam dosyć takiego dziadka kumatego i miał dużo ziemi i podarował działkę jedną budowlaną mojej mamie, czyli swojej synowej. I ja jako małolatka widziałam, jak moja mama próbowała zbudować dom. Moja mama próbowała zbudować dom, a mój tata w ogóle, wiecie, pił i wszystko wynosił. Ale nie o tym chcę powiedzieć. Kiedy były kopane fundamenty, to była tam ciężka budowlanka. To była ciężka budowlanka. To wjeżdżały kopary. Ale w domu mieliśmy też plan tego domu. I już marzyliśmy sobie, jak ten dom będzie wyglądał. Moja mama była dosyć odważną kobietą i miała też sporo już rzeczy pokupowane do tego domu. Jakieś fotele, dywany. Ale kiedy był budowany fundament, to była ciężka budowlanka. W tą wykopaną dziurę musi być nalany beton. Inaczej nie powstanie dom. Inaczej nie powstanie dom. Dotyk, powiew jest dobry, ale fundamentem jest to, abyśmy byli ugruntowani w Chrystusie Jezusie. Musisz być zabetonowany. I kiedy będziesz zabetonowany, ani nic głupiego z ciebie nie wyjdzie, ani nic głupiego w ciebie nie wejdzie. To jest, wiecie, to jest naprawdę potężne zabezpieczenie. Ani nic głupiego z ciebie nie wyjdzie, ani nic głupiego w ciebie nie wejdzie.
Nie będziesz miotany jakąś filozofią. Co mi, że ktoś tam przyszedł i coś gada? Co mnie to interesuje? Co mnie interesuje, że na mnie powiedzieli, że jestem Malfoyowa? Czyli żona Malfoya, taka kobieta, aktorka z filmu pod tytułem Harry Potter. Malfoyowa. Co mnie to interesuje? Ja w ogóle, to po mnie spływa. Ja tego nie rozważam. Widziałaś? No. Kiedyś podpisywałam, teraz już nie podpisuję, bo nie karmię trola. Trola nie karmię. Po co mam trola karmić? Ugruntowani w Chrystusie. Tak mówi apostoł do was. Macie być ugruntowani w Chrystusie Jezusie. 7. werset. Wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was jak uczono, składając nieustannie dziękczynienie. Dziękczynienie. Baczcie, aby was ktoś właśnie nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Czy o co też chodzi w ogóle z różnymi tam filozofiami w ogóle i tak dalej? Wiecie, też z uwagi na to, że człowiek nie jest ugruntowany, to jest podatny na wiele rzeczy. Ktoś właśnie, człowiek nieugruntowany, idzie w jakieś miejsce i natychmiast wraca w ogóle poraniony. Coś mu tam zrobili. I teraz jest takie pytanie, jak w takim stanie my się nadajemy, aby iść do świata? Jak w takim stanie, w stanie totalnego podziurawienia w ogóle życiowego, w stanie, kiedy w ogóle to koryto w ogóle nie jest zbudowane, jak w ogóle iść do ludzi? Co chcesz im zanieść? Co chcesz im zanieść? Co powiesz? Ja jestem w kościele mocy i dostaniesz zaraz procy. Jestem w kościele mocy i dostaniesz zaraz z procy. Nie. Świat oczekuje objawienia się synów i córek, świadomych ludzi, głębokich ludzi, ludzi, którzy są wypełnieni treścią apostolską, nie bandy oszołomów, którzy walą z procy, bo ci strzelę między oczy, aż ci gil wyskoczy. Wiecie, tak wielokrotnie prezentowane jest dzisiaj chrześcijaństwo. Ludzie się biją, przepychają się, nie gruntują swojego życia, ale są pełni jakiejś kłótni, takiej kłótni. A ci wywalę zaraz, o to cię dam. My mamy tryskać mocą, energią, zdrowiem, miłością, mądrością. Mamy proroczo odkrywać w ludziach perły, widzieć w ogóle, rozumiecie? Ale kiedy przyjdzie jakiś, załóżmy, ktoś, kto jest zaburzony i my nie będziemy wybetonowani od środka, to jego w ogóle błędy, kiedy się zetkną z twoimi błędami, to będziesz mu walił z procy między oczy, a proroczy między innymi kierunek, jaki jest taki, że masz w człowieku zobaczyć perłę, a nie go ciągle krytykować. Ty, knurze bagienny, czemu ty jesteś taki brudny? Ty masz nie patrzeć na ten brud. Ty masz mieć mądrość, masz być wybetonowany, w ogóle poukładany, uzdrowiony, wyleczony, żeby zobaczyć w człowieku perłę. To wiecie, co trzeba zrobić? Rozpakować go. Rozpakować go. Ale nie może cię boleć to jego brudne ubranie. Brudne ciuchy. A ty jaki byłeś? Pachnący? Jaki byłeś? Jaki byłeś, jak cię spotkał Jezus? Jaki byłeś? Ja byłam w strasznym stanie. Oby tylko moje wnętrze mogło ciucha dostać i twarzy. Wiecie, to dopiero by było widoczne, jaka byłam. Byłam dobra, sprawiedliwa. Ale ktoś we mnie zobaczył wartość. Ktoś, kto był ugruntowany. Ktoś, kto był zakorzeniony w prawdach Bożych. Ktoś, kto był umocniony, zobaczył we mnie perłę. Pomimo syfu, pomimo tego, że byłam poniżona, to ktoś we mnie zobaczył perłę. Ktoś do mnie uwolnił prorocze słowo. Inaczej nie jesteśmy gotowi na to, aby ponieść treść. Nie jesteśmy gotowi, aby ponieść treść.
A wiecie, co jest tą treścią? Ludzie. Ludzie czekają. Wkorzenieni, umocnieni, ugruntowani. Inżynieryjny język to głos budowniczego. Apostoł Paweł to budowniczy fundamentów. On wiedział, jak mega istotne, jak mega ważne jest to, aby w swoim życiu zbudować to koryto. Jest moment w naszym życiu, że jeśli załapiemy tą ideę, to przejdziemy tak naprawdę do praktycznego aspektu chrześcijaństwa. I to jest piękne. Ja sam odpowiedzialny przed sobą. Sam odpowiedzialny przed sobą. Tak jak Artur pisał, sam dmucham w swój własny żagiel. Złam nad swoim życiem bycie takim właśnie dmuchawcem. Złam to. Złam to, wiecie, bo to jest wszystko bardzo związane z naszą decyzją. My tego nie wygenerujemy żadną atmosferą. Rozumiecie? Tego się nie wygeneruje. Duchowa atmosfera, obecność Ducha Świętego, namaszczenie z nieba, tak zwany dotyk Boga, on nam pomaga, aby podjąć decyzję. Coś się chwieje, jest dotyk, namaszczenie, w ogóle kropla, wiecie, oleju, wow, to jest, ocknąłeś się. Jeszcze raz się ocknąłeś po to, aby jeszcze raz wziąć tą prawdę, jeszcze poważniej do tego tematu podejść. Wkręcę, wkręcę. Nie liczę, że nie wkręcę i znów przyjdę na kolejną w ogóle modlitwę, tudzież nabożeństwo, znowu tam sobie wkręcę. Taki strażak sam. Decyzja nasza, to decyzje są opresjonowane. Decyzje są opresjonowane. Jestem człowiekiem ruchu apostolskiego. Chcę go nieść, chcę go powielać. Chcę być wypełniony treścią. Nie chcę być dmuchawcem. Dmuchnął mnie gdzieś. Ale gdzie cię dmuchnęli? No nie wiem. Taka jemioła ze mnie powstała teraz na drzewie. Wiecie, tak urosłem, nikt mnie nie dotknie, przeklinają mnie. Pode mną się całują i coś tam mówią, że będą mieli szczęście. I tacy są chrześcijanie. Dotknij go, to będziesz szczęśliwy. A taki z rozwalonym życiem podchodzi, nakłada ręce, a drugi doświadcza takiego chaosu, że się w pale nie mieści. Ty, w ogóle, mówi, on na mnie nałożył ręce. Ja wstałem w ogóle w poniedziałek rano. Ja w ogóle, wie, Jezu, a ja normalnie nie miałem problemu, żeby iść do roboty. A on na mnie nałożył ręce i ja w poniedziałek w ogóle wstaję i wie, wow, jestem chomikiem. A normalnie tak nie miałem. Normalnie myślałem, że jestem orłem. A tu wstaję rano po nałożeniu rąk. Wiesz, taki z rozwalonym życiem w ogóle mnie dotknął. Coś tam we mnie uwolnił w ogóle. Miało być fajnie, ale on tak mi coś dał tam od siebie. Tak mi coś tam... Taką treścią się ze mną podzielił. Treścią się ze mną podzielił. Złam nad swoim życiem, bycie tym właśnie takim dmuchawcem, tą niestabilną jednostką, że nie wiem w ogóle, nie wiem, po co, dlaczego, Jezu, uparli się na mnie. Cała rzeczywistość przeciwko mnie, całe piekło mi się zwala w ogóle. A co ty robisz, że to by się całe piekło zwala? Jeszcze ja rozumiem, jak ty byś w ogóle miał, nie wiem, misję w ogóle gdzieś, kurczę, w Indiach, człowieku, występujesz przeciwko jakimś zwierzchnościom, a ty, jakaś kumulacja, co to jest na ciebie? Ty po prostu jesteś rozwalony. Tu nie ma kumulacji demonicznej na ciebie, my to chcemy widzieć. Bo to jest takie charyzmatyczne, tak Koryntianie. Wszystkie diabły się na mnie uwzięły. Nie, no w ogóle ludzie. A co to, my jesteśmy jeden kościół? Nikt się nie uwziął. Po prostu lajtowo się podchodzi do pewnych rzeczy. Lajtowo się podchodzi do tego wybetonowanego koryta. Lajtowo. Duchowy dom potrzebuje być umocniony, utwierdzony i ugruntowany. Tak, aby się nic nie trzęsło. Tak, aby się nic nie trzęsło. I wiecie, to są, ja w ogóle wierzę w to, że apostołowie dzisiaj, nie wiem, jakby głosiliby tak jak my. Zobaczcie, prosty przykład. Kiedy dom jest
ugruntowany, kiedy dom jest dobrze w ogóle zbudowany, tak? To w ogóle wszystko możesz do niego powstawiać. Pianino, które jest ciężkie, można do niego wstawić, tak? Nie boisz się, że wstawisz pianino i ono na łeb spadnie w ogóle tam, wiesz, w pokoju, nie wiem, do kuchni wpadnie. Jezu, kupiliśmy pianino do domu, córka chciała grać. Wpieprzyło nam się pianino do kuchni, na stół. Dlaczego? Jaka podłoga była słaba. Wy się śmiejecie? Jak my remontowaliśmy u siebie przedpokój i kładliśmy sobie płytki w przedpokoju przy drzwiach, to chłopak, który robił nam podłogę, jak zrywał płytki PCV i zmiatał, wiecie, co tam było? Piach. Piach. On do mnie mówi, Janek miał na imię. Agata mówi, co w ogóle? Ja to zamiatam. Dziura jest. Co to jest? Ja wie, wiesz co? To w ogóle pijani byli chyba ci budowlańcy. W ogóle sprzedawali dobry towar, a w ogóle sypali tutaj nie wiem czym. Czy może być tak dom zbudowany? Może być tak zbudowany dom. Tak wiele domów jest duchowych pobudowanych. Zero fundamentu. Zero wybetonowanego koryta. Zero podstawy dla Boga. Zero w ogóle tej, w ogóle tej podstawy właśnie, na czym w ogóle kolejne prawdy mogą siadać. I mogę budować dom. I mogę dokupować. Ale fajnie. Już teraz mogę położyć sobie boazerię. Ósmy werset mówi o tym, że diabeł będzie chciał nas wyprowadzić w kosmos różnymi filozofiami. Różnymi filozofiami, nieopartymi na prawdach Bożych. Ktoś poszedł, z kimś porozmawiał. O Jezu, ale mi takie zamieszanie we mnie zrobił. A ja nie wiem dlaczego. A co mówi prawda Boża na temat tego? A ja nie wiem. No to ja, a ja ci nie powiem. Co mówi prawda Boża w danym temacie? Dlaczego dałeś się tym zawinąć? Bo nie znasz prawdy Bożej. Bo nie jesteś w tym umocniony. Gdybyś był umocniony, to takiego w ogóle kosmitę byś posadził, wysłuchałby, on by ci krzywdy nie zrobił. Kosmitę byś posadził, że zachodzi, i kosmitę byś w ogóle sprowadził na ziemię. Kosmitę byś na ziemię sprowadził, a nie kosmita w ogóle naopowiadał ci kosmicznych rzeczy, nie? Anegdot różnych. Bez utwierdzenia swojego życia w prawdach Bożych jesteśmy bardzo łatwym materiałem, aby wprowadzać w nas takie właśnie zamieszanie. Gdzieś jestem, coś usłyszałem w ogóle i tak dalej. Wiesz, i mam zamieszanie, bo nie jesteś utwierdzony w prawdzie Bożej. A apostołowie mówią, aby się umocnić, aby się utwierdzić, aby się ugruntować. Czemu tego nie robisz? To nie chodzi o zapiski w zeszycie. To nie chodzi o to, żeby mieć dom oklejony w ogóle w wersetach. To chodzi o to, aby bardzo poważnie podchodzić do tematu prawd Bożych. To jest budulec. To jest coś bardzo praktycznego. To nie jest jakieś tam nie wiem co, jakaś brudna szmata. To jest materiał. Budujemy duchowy dom. Mamy być utwierdzeni w duchowym, wewnętrznym człowieku. Mamy chodzić w Chrystusie tak, jak Go poznaliśmy, aby nas ludzie nie zwodzili. Mamy mieć wybetonowany dom, gotowy do tego, aby go przystroić. Mamy być umocnieni, ugruntowani, abyśmy mogli być odpowiedzią dla tego świata. Rozumiecie? Ponieważ świat to są ludzie, którzy są chorzy, a tacy przychodzą do Jezusa. Jacy przychodzą ludzie? Chorzy potrzebują lekarza. A więc my, nie, ja już w ogóle wiecie, bo to ja już nie mówię o chorobach. My nie możemy być chorzy ani fizycznie, ani psychicznie. My mamy być zdrowi fizycznie, psychicznie, ugruntowani, umocnieni, bo jest dobry czas. Co my mieszkamy w Afryce? My mieszkamy w Polsce. W Polsce. Jakie my tu mamy opresje? Co to jest za opresja? Jaka jest opresja? A miała być wiosna, a jest teraz tak gorąco. Miała być 17,5, jest 25. Walić w to. Jest dobry czas. Gruntuj.
kop. Inwestuj. Nie bądź bambikiem. Dotykając różnych aspektów życia, kopiemy, szukamy, zgłębiamy, zdobywamy wiedzę, betonujemy, utwierdzamy i umacniamy. Powierzchowne chodzenie z Bogiem i powierzchowność to wróg. To wróg. To wróg. Powiedz sam do siebie dzisiaj, nie chcę być człowiekiem powierzchownym. Człowiekiem w ogóle tylko jakiegoś tam powiewu, dotyku. W ogóle, bo wiesz, dmuchawce przemijają. Zobaczcie, jaka w ogóle, jaka jest siła dmuchawca. Jak wiatru nie ma. Dmuchawiec jest do momentu, dopóki go ktoś nie dmuchnie. Nie? To jest dmuchawiec. A potem? Latawce wiatr. Do nieba poleciał. No ale nic nie zrobił. No poleciał, ale co zrobił? No nic nie zrobił. To jest poetyckie. To jest ładne. Wiecie, dmuchawce. No i co? Cię zdmuchnęli. I to cię... Dziecko cię zdmuchnęło. Odrzuć i odsuń ze swojego życia powierzchowność. Ustanawiaj, że jest złamane nad twoim życiem bezkosztowe chodzenie za Bogiem. Nie ma takiego chodzenia z Bogiem. Za wszystko trzeba płacić cenę. Cenę. Za wszystko płacimy cenę, kochani. Nie ma w ogóle... W ogóle nie ma w ogóle tego chrześcijaństwa, gdzie w ogóle nie płacimy ceny. To nie jest chrześcijaństwo. Ja nie wiem, co to jest, ale to nie jest chrześcijaństwo. Musisz uwierzyć w to, że możesz się stać stabilną jednostką. Głęboko wykopaną studnią. Nie jakimś bajorem. Sztucznym akwenem. Zanieczyszczonym, na którym pływa tylko rzęsa. Nie. Możesz uwierzyć w to i możesz zacząć w tym kierunku iść, że możesz bardzo głęboko wykopać dół. Nie zabraknie obręczy. Nie bój się. Diabeł wynalazca złego zaraz podsunie. A obręczy starczy. Starczy obręczy i starczy betonu. Starczy materiału, aby obudować wszystko to, jak głęboko będziesz kopał. Jak będziesz głęboko kopał, starczy ci materiału. Wiesz, o co chodzi? Nie bój się. Manna jest cały czas. Nie bój się tego. Kop głęboko. Betonuj w sobie każdą prawdę. Umacniaj. Zakorzeniaj się. I stawaj się człowiekiem stabilnym. Amen.